Witam Was, moi drodzy. Hello. Dzisiaj chciałbym... Nie. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym zrobić krótkie... Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w odcinku czwartym. Zarabiaj z laptopa, odcinek czwarty. Dzisiaj chciałbym zrobić krótkie podsumowanie i chciałbym Wam po prostu powiedzieć, że internet jest pewnego rodzaju wehikułem, gdzie można naprawdę powalczyć o tą wolność finansową i geograficzną. Nie jest to łatwe, ale działa. Można sobie popatrzeć, jak ludzie zarabiają na Amazonie, na eBayu, na tym systemie e-commerce, do tego dochodzi system marketingu afiliacyjnego i naprawdę można się tego uczyć, można w tym kierunku iść, można powalczyć o tą swoją wolność. Natomiast to jest proces, długotrwały. Może on potrwać nawet kilka lat, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i po prostu próbować swoich sił. Świat się zmienia, świat się digitalizuje. Zauważcie, że kupujemy coraz częściej na internecie różnego rodzaju produkty. Tak jak kiedyś się człowiek zastanawiał, o kupić, nie kupić, czy ta strona nie jest jakaś fikcyjna, czy to nie jest jakiś wałek, to teraz po prostu widzicie, że jest na przykład płatność PayPalem, kupujecie. Ja przynajmniej tak robię i totalnie nie obawiam się, że coś mi nie przyjdzie lub ktoś mnie gdzieś tam będzie próbował oszukać. I w tym kierunku świat zmierza, więc... Na ostatnim takim webinarze, spotkaniu opowiadali właśnie o kolesiu. Ma troszeczkę ponad 20 lat. Gdzieś tam już w tym e-commerce siedzi trochę. Dołączył do jednej z opcji właśnie, w której uczą, jak zarabiać sprzedając produkty po prostu fizyczne. I koleś po prostu zaczął handlować sprzętem sportowym w tej sytuacji tego lockdowna, gdzie wszyscy po prostu musieli siedzieć w domu i był w stanie wygenerować w ciągu miesiąca 100 tysięcy euro czy 100 tysięcy dolców. To jest masakra. Umieć się dostosować do sytuacji to jest klucz. Znaleźć, bycie kreatywnym, rozeznać rynek, to tego się wszystkiego trzeba nauczyć i to nie jest takie proste, bo ten chłopak, on też nie dołączył do tego Import Experts Academy i nagle bum bum w 2 miesiące, czy 3 miesiące, czy nawet w rok zaczął zarabiać tyle kasy. On po prostu był, to był proces. To był proces, gdzie na początku uczył się tam na jakichś drobnych rzeczach, poznał system, czuł się w nim komfortowo i nagle w bardzo szybki sposób potrafił się dostosować do sytuacji i zaczął zarabiać kupę kasy. Także warto się tego uczyć. Wydaje mi się, że warto po prostu iść w tym kierunku. Nie jest to dla każdego. I tyle. Ja uważam, że w moim przypadku warto się poświęcić. Czy mi coś z tego wyjdzie, czy nie, nie mam zielonego pojęcia, ale przynajmniej nie będę miał do siebie pretensji w przyszłości, że nie próbowałem. Poza tym ja jestem osobą taką, która nie wiem, musi się coś dziać. Mój syn ma 16 lat. Zauważam, że tego czasu mam troszeczkę więcej teraz i zamiast po prostu scrollować 2 godziny wieczorem internet albo oglądać Netflixa, wolę siąść i po prostu się czegoś pouczyć, rozwijać się w jakikolwiek sposób. Ja nawet mówiłem mojemu synowi, że jest taka opcja, że być może i w jego przypadku dobrze by było się uczyć tego marketingu internetowego w przyszłości. On chce iść do gardy, fajnie, jeśli chodzi o mnie, może nawet tańczyć balet, ja będę go zawsze wspierał i pomagał. Ale mówiłem mu, że na boku zawsze może się uczyć tego marketingu internetowego, a może życie jego marzeń będzie po prostu w policji, w gardzie. Tutaj garda w Irlandii jest ok, więc nie widzę tam żadnych przeciwwskazań. To jest jego wybór, jego życie, ale nawet właśnie mojemu synowi mówiłem, że są możliwości, których wcześniej nie było. W moim przypadku po tych 9 miesiącach teraz, gdzie co miesiąc tak naprawdę zmienia się moje podejście do tego, ja stwierdziłem po prostu, że chciałbym mieć ten kanał na YouTubie. Lubię edytować filmy.
być może uda mi się zainteresować tym, co robię, jakimiś takimi naszymi wypadami z moją żoną, naszym życiem i tak dalej. Kręci mnie to, więc nie mam z tym problemu. I zobaczymy, co się będzie działo za rok, dwa, trzy. Chciałbym reklamować produkty, których używam, czyli GoPro, czyli drony DJI, tam jak sobie kupię jakieś gadżety, zawsze coś tam będę próbował o nich opowiedzieć. I tyle, skupić się na swoim życiu. Wystarczająco się dużo nacharataliśmy, wystarczająco dużo ciężko pracowaliśmy i w tym roku kończę 40 lat i zamierzam po prostu żyć. Zamierzam żyć, nagrywać to, edytować, próbować zarabiać na affiliate marketingu, na produktach i zobaczymy, jak to będzie. Ja wiem, że mam szansę. Czy jestem na 100% przekonany, że mi to pójdzie? Nie. Nie ma takiej gwarancji. Ale wierzę w to, że mam po prostu dużą szansę i nie poddam się tak łatwo. Także, no patrzcie, mam 40 lat. Nawet jeśli to potrwa 10 lat. Gdzieś tam sobie, zamiast gdzieś tam scrollować ten internet wieczorami, będę się tam powolutku rozwijał, coś tam sobie będę nagrywał i przykładowo za 10 lat uda mi się na przykład zamienić moje dochody i mojej żony dochody na po prostu za zarabianie online. 50 lat? Tak, takie mam podejście, taką mam wizję i w tym kierunku idę. Gdzieś tam jak oglądałem te pierwsze swoje 3 odcinki, to dużo bym tam zmienił. Gdzieś tam jakieś miny robiłem dziwne i w ogóle, ale słuchajcie, ja nie mam żadnego doświadczenia w tym. Staram się być autentyczny, staram się po prostu przekazywać prawdę i tyle. Zobaczcie, nawet zarabiając pewną kwotę online stałą, wyjeżdżacie sobie na przykład do Tajlandii, gdzie życie jest tanie i możecie sobie tam siedzieć 2 miesiące i prowadzić swój biznes. To mi się podoba, do tego będę dążył, do tego będę zmierzał, czy mi się uda, czy nie. Zobaczymy. I tyle. Fajna pogoda dzisiaj jest w Irlandii. Moja żona idzie do pracy na 14, ale mamy jeszcze troszeczkę czasu. Także bierzemy motorki i jedziemy na szybką kawkę na plażę na Incza. I życzę Wam po prostu wszystkiego, co najlepsze. Dużo miłości, szczęścia i radości w życiu. To jest, wydaje mi się, najważniejsze. Także dużo zdrówka i zapraszam na małą wyprawę. Dzisiaj dobrze by było, jakbyś miała wolne, widzisz. Amerykano, bez mychy? Bez mychy? Wow. Czas goni, a tutaj widzę, że trzeba stać w kolejce. Super, jedna z naszych ulubionych takich właśnie plaż. Przyjeżdżamy sobie tutaj czasami na kawkę. Nawet jak nie ma pogody, to można sobie podziwiać. To można sobie podziwiać widoki. Ludzie sobie surfują, jest tu szkoła surfingu, także Inge jest super. Kiedyś jeździliśmy tu na quadach też. Troszkę wcześniej. Jak oni surfują, skoro nie ma fali? Jak oni się uczą surfować? Utrzymywać balans na desce, czy jak? No bo zobacz, chętnych jest wielu, bo jest pogoda. Nie, utrzymują, starają się utrzymać balans. Nawet na małej fali. Nawet na małej fali gdzieś tam przesuwa się do przodu ta deska, nie? O, ten się już opalił, zobacz. No, ten się już opalił, no nie zależy. Takie motorem można po piasku? GS jakiś, co to jest? To jest 600 najprawdopodobniej, czyli to jest takie jak ma Kamila mniej więcej. No, zwolniamy się w pracy, będziemy siedzieć na socjalu. Ale wymyśliłeś festy. Co? Robota jest, więc trzeba rzeźbić kasę i ją wydawać. Nie? Więc dlatego piję kawę, bo muszę zdupczać do roboty.
Sylwię odwiozłem do pracy. Ogólnie było fajnie, szybko.